Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, udało się. Pojechałem, fantastyczna sprawa, fantastyczna bitwa była. Za chwilę ja wam ją udostępnię w następnym odcinku. Zdobyłem kolejne 4 medale, które spowodowały to, że ukończyłem misję Koalicja 15. Głównym warunkiem spełnienia było zebrać 8 tego rodzaju żetonów, medali, które są duży kaliber, między innymi jest za 6 fragów dostajemy specjalistę. Słuchajcie, w tym momencie powinno się okazać, że dostałem Excalibura Choke Premium. Tak jest, słuchajcie, dostałem Excalibura, zdobyto nagrodę. Polecam wam robić te nagrody, ponieważ jest to fantastyczna sprawa, jestem niesamowicie ucieszony. Dostałem jeszcze dodatkowy kamuflaż. Na pewno jest jeszcze, dostałem jeszcze M-kę za tą bitwę. Słuchajcie, ja wam tą bitwę udostępnię, ponieważ bitwa była naprawdę w dużym skupieniu zagrana. Z opanowaniem, z wyczekiwaniem na błąd przeciwników. Nie pchałem się do przodu tym razem, stojąc grzecznie na pierwszej linii frontu. Czekałem, aż oni będą wyjeżdżać do mnie i ja będę ich po prostu obijał. I jestem niesamowicie szczęśliwy. Udało mi się skończyć jeszcze kilka innych misji. Jak widzicie, zrobiłem 3,5 tysiąca uszkodzeń, dostałem 50 tysięcy kredytów, 20 tysięcy zebrałem doświadczenia. Jest to coś po prostu wow, niesamowitego. MK najlepszy wynik w drużynie, oczywiście. Jestem na minusie 13 tysięcy po uzupełnieniu amunicji. A czemu? Ale mi mina zrzutła. Nieważne, nieistotne. Jestem tak szczęśliwy, dostałem Excalibura. Dostałem Excalibura, operacja na Chimerę. Rozpoczynamy Chimerę operację i klikamy sobie rozpocznij pierwszą. Ja pierdykam, słuchaj. Niesamowite. Rozpoczynamy wszystkie. Rozpoczynamy na Excalibura. Klikamy to na Excalibura, nagrody tu, to. Tu trzeba włączyć sobie wszystkie, żeby one się już zaczęły same. Jeśli przetworzysz blok, dobrze. Garaż. Kampania. Excalibur. Tu chcę to. Chcę powłączać. Unia, jeden blok. A czy nie mogę odpalić tego? Jak tam to jest włączone, to innymi nacjami też mogę przecież grać. Nagrody operacyjne. Alianci niewidoczny wkład. Rozpocznij. Jeśli wybierzesz tą misję Alianci 1, niewidoczny wkład, twoje postępy w misji Alianci 15, bohaterzy Aliantów zostaną wyzerowani. Okej, okay, nie potrzebuję, bo tam, słuchajcie, chodzi o co? Chodzi o to, że w tamtej kampanii na Excalibura mam jeszcze do poprawy, niektóre misje są do poprawy, na przykład tu mam niezrobione misje poboczne, tak? Tu jest zamrożone 50 tysięcy kredytów. W innych kampaniach jest to samo, klikając każdą inną, tu mam niezrobione misje, po prostu ja leciałem, może tak powiem, leciałem po łebkach, nie skupiając się na spełnieniu warunków pobocznych, tylko leciałem po łebkach, zrobiłem misję, jadę następną, zrobiłem misję, jadę następną, jak wpadła, to wpadła, nie? To jedziemy dalej. Tutaj też zrobiłem, tu też wpadła 75 tysięcy. To jedziemy dalej. Tu przeskakiwałem, żeby jak najszybciej zdobyć Excalibura, nie skupiając się na tym, że misje poboczne są niewykonane. Dlatego się tam pyta, czy na pewno chcę przełączyć ten. Tak, chcemy, bo chcemy zbierać na Chimerę. Chcemy zbierać na Chimerę. Przełączamy wszystkie misje na nowo, robimy. Ukończ za jeden, to nie. Tuż przed chwilą musiałem kliknąć kampania. Na Chimerę, idziemy na Chimerę, słuchajcie, fantastyczna sprawa, jestem niesamowicie ucieszony. Tu jest do zgarnięcia, zobaczcie, pierwszą misję po zrobieniu pierwszej misji, zniszczyć tylko 3 czołgi ciężkie, to nie jest nic trudnego, nic trudnego. 200 tysięcy wpada i po zadaniu 2000 uszkodzeń, tak jak przed chwilą zrobiłem to tym czołgiem 8 tieru, wpadłaby mi i ta nagroda, czyli zgarniam łącznie 350 tysięcy kredytów, słuchajcie. Łatwe, proste i przyjemne. Wystarczy kliknąć biorę udział w kampaniach. Wybieracie sobie czołg, w którym chcecie brać. Tu mam włączone. Tutaj mam misję włączoną. Tutaj mam misję włączoną. I tutaj misja jest włączona. Czym się różnią te 4 różnego rodzaju bloki? W tym bloku gramy tylko pojazdami chińskimi i radzieckimi. Tutaj macie wyszczególnione. W tym bloku gramy tylko i wyłącznie czołgami niemieckimi i japońskimi. W tym bloku gramy tylko i wyłącznie polskimi,
brytyjskimi i amerykańskimi pojazdami, a w tym bloku gramy tylko i wyłącznie Włochy, Francja, Szwecja i... Przepraszam, Włochy, Szwecja, Czechy i Francja. O, tak to miało brzmieć. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka, chociaż nie, jeszcze nie, poczekajcie, poczekajcie, ja muszę znaleźć mój nowy czołg. Muszę się przecież pochwalić, to jest to czołg niszczyciel na 7 poziomie. Nie mam go w garażu, nie mam go w garażu. Gdzie ja znajdę mój nowy czołg? Gdzie on jest? To jest 7. Na pewno jest to 7 niszczyciel. Niszczyciel nie mam, mam tylko 4 takie pojazdy i żaden z nich nie jest. To by był 8 tier? Czy to jest 8 tier? Nie. To nie jest 8. Czyżby to... Tak, słuchajcie, to jest 6 tier. Jest to 6 tier. Ale on brzydki. Ale on brzydki. Dajmy mu jakiś wygląd, ale paskudę. To wymyślić, jak to grać, jak to strzelać. Kamuflaże. Tutaj dostałem specjalne. Gdzieś dostałem na niego specjalne. To jest chyba to. Ubierzemy go w Minecrafta. O, patrzcie, jest. Paskuda, obrzydła. Tak, to jest ten kamuflaż, który dostałem razem z czołgiem. Ubieramy go. Ale jestem normalnie przeszczęśliwy. To normalnie ja się tak samo cieszyłem, jak zdobyłem każdy jeden poprzedni czołg. Słuchajcie, jestem niesamowicie szczęśliwy. Ponieważ gram nie po to, żeby sobie postrzelać dla jaj, tylko żeby zdobyć właśnie jakąś nagrodę. I to jest właśnie jedna z tych cennych nagród, która jest mi bardzo... bardzo radosna dla mojego serca. Dobrze, zastosujmy tą zmianę. Kontynuujmy. Ile załoganci mogą mieć maksymalnie? Tu mu dajmy żaróweczkę na dzień dobry. Po jednym perku, słuchajcie, po jednym perku, to może mu załogę przełożę po prostu z innych. Albo po prostu zacząć mu szkolić, bo to bym musiał wybrać jakieś amerykańskie niszczyciele. No to mam amerykańskie niszczyciele. Ale zróbmy mu nową załogę. Niech się ta załoga... Braterstwo Broni jest bardzo ważne, na pewno będzie Braterstwo Broni. Oni już sobie tą szybko wyrobią, bo pierwszy atut idzie naprawdę szybko, więc wybieramy to. Wybieramy to, ponieważ Braterstwo Broni będzie bardzo, bardzo potrzebne. Wybieramy mu amunicję, nie, tu wybierzemy mu zestawy jakieś ulepszone. Na razie damy mu kamuflaż, na pewno, bo jest to niszczyciel, będzie stał z tyłu w krzaczkach. Ciekawe, jaki ma gruby pancerz. Damy mu wentylację, żeby się załoga szybciej szkoliła. Tu mu wsadzimy, może dosyłacz, on ma dosyłacz, może mieć dosyłacz. Aż założymy ci dosyłacz. Proszę cię bardzo, ewentualnie zamiast jeszcze dosyłacza albo siatki można mu wsadzić lornetkę, nie? Można mu włożyć lornetkę. Tutaj mu uzupełniamy oczywiście mały zestaw naprawczy, małą apteczkę i duża gaśnica. Podstawa. Nie wiem, jaką masz penetrację. 192, 165. Może mnie rzucić, bo to jest 6 na 8. Mogę mieć problem z przebiciem na przykład ISA 3. No tam parę pestek mu włożę. No zobaczymy, jak to pójdzie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zapraszam was na bitwę. Oczywiście klikam sobie tutaj dodatkowe dyrektywy dla załogi. Odpalam mu natychmiast żaróweczkę. Nie klikam tego na stałe, ponieważ gdyby mi się wykorzystało wszystkie te, które mam tutaj. Czy tam miałem, nie wiem, 7 sztuk? Czy 8? Czy 17? Jakbym to wykorzystał, wszystko to by mi pobierało po 20 tysięcy kredytów na bitwę. Masakra. Masakra. Tu mi się jeszcze coś świeci. Trójeczkę. Trójeczkę. Ach, to mi się świeci. Takie kamuflaże miałem mu założyć. Nieważne, miałem kamuflaże tamte. Te się przydadzą na inny pojazd. Ja nie widzę problemu. Słuchaj, jedziemy, bitwa. Ja pierdyka, mam Excalibura. Nie sądziłem, że dzisiaj nastąpi ten dzień. Przed chwilą wam mówiłem o tym, że warto robić misje, że wpadają punkty, wpadają doświadczenia. Można robić, oprócz tych misji, które są teraz na ten francuski czołg 8 tieru, to można robić jeszcze misje na koalicję. Zobaczcie.